Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobook do słuchania stworzył kanał YouTube JAKATOLI. Od drugiego Święta Kuczek aż do pierwszego nawrócenia się Magdaleny. Jezus naucza w Gabara. Pierwsze nawrócenie się Magdaleny. Jezus nie poszedł z Giszała do pobliskiej Betuli. Lecz, zwróciwszy się na lewo, przeszedł przez dolinę i równinę i udał się do znacznego miasta Gabara, leżącego od strony zachodniej, u stóp góry. Na południowo-wschodniej stronie tejże góry leży w ukryciu siedziba Herodian, Jotapata. Z Gabara można tam dojść, idąc na około góry, za godzinę. Za miastem wznosi się góra stromo, tworząc skalistą ścianę, na wierzch prowadzą wykute w skalę schody. Mieszkańcy zajmują się uprawą bawełny, która tu miękką jest jak jedwab. Wyrabiają z niej tkaniny i nakrycia, jak również rodzaj materaców, zastępujących łoże w ten sposób, że przymocowuje się i rozpina je na hakach. Łowią tu także ryby, solą i rozsyłają dalej. Już z Giszała rozesłał Jezus kilku uczniów do okolicznych miejscowości z zapowiedzą, że na górze koło Gadara będzie miał wielką naukę. Z całego więc okręgu ciągnęły liczne tłumy ludu na górę, rozkładając się tu obozem. Na samym wierzchu stała w ogrodzeniu mównica, dawno już nieużywana. Za Jezusem przybyli do Gabara Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Natanael Haset i wszyscy inni uczniowie. Prócz tego stawiła się większa część uczniów Jana i synowie najstarszej siostry Najświętszej Panny, tak, że ogółem zebrało się około 60 uczniów, przyjaciół i krewnych Jezusa. Zaufańszych uczniów witał Jezus podaniem obu rąk, dotykając głową ich policzków. Przybyły także gromady pogan z Cydessy, oddalonej o godzinę drogi od pobliskiego Damna z Adama i z okolicy nadbrzeżnej jeziora merem. Wszyscy nieśli z sobą zapasy żywności i wiedli chorych wszelkiego rodzaju. Cydessa jest to osada pogańska w środku ziemi Zabulon. Aleksander Wielki zdobył ją i zburzył, a potem darował liwiaszowi stylu. Ten odbudował miasto i sprowadził tu styru swoich pogańskich rodaków, jako osadników. Stąd to zjawili się też pierwsi poganie Ujana dla przyjęcia chrztu. Położenie miasta jest bardzo piękne. Wkoło roztacza się widok na bujne, żyzne okoliczne pola. Magdalena. Magdalena wybrała się także do Gabara, by posłuchać nauki, a przyszło do tego w następujący sposób. W damna, odległym o trzy godziny drogi od Kafarnaum, a przeszło godzinę od Magdalum, urządziły święte niewiasty gospodę i tu obecnie przebywały. Marta wybrała się więc z Marią Kleofy do Magdaleny, w zamiarze nakłonienia jej, by wraz z innymi posłuchała na górze nauki. Weronika, Joanna Husa, Dine i Maria Sufanitka pozostały tymczasem w damna. Magdalena przyjęła siostrę dosyć życzliwie, nie zaprowadziła jej jednak do swych wspaniale urządzonych komnat, lecz do pokoju obok się znajdującego. Była w niej mieszanina prawdziwego i fałszywego wstydu, częścią wstydziła się swej pobożnej, prostej, źle ubranej siostry, która chodziła wszędzie ze stronnikami Jezusa, pogardzanymi przez jej gości i towarzystwo, w jakim żyła, z drugiej znów strony wstydziła się zaprowadzić Martę do komnat, będących niemymi świadkami jej próżności i występków. W jej umyśle zaszła już, widać, pewna zmiana, nie miała tylko na tyle silnej woli, by otrząsnąć się z sideł grzechowych. Twarz miała bladą, wychudłą. Człowiek, z którym żyła, prostak w zachowaniu się, stał się jej już ciężarem. Życie takie poczynało jej się brzydnąć. Marta, pełna życzliwości dla niej, postąpiła z nią bardzo roztropnie. Rzekła do niej: Znasz Dinę i Marię Sufanitkę. Że to są miłe, roztropne niewiasty. Otóż one zapraszają cię, byś wraz z nimi przysłuchała się nauce Jezusa na górze. Nie jest to daleko, a chciałyby cię chętnie mieć przy sobie. Nie potrzebujesz się ich przed ludem wstydzić, są przyzwoite, starannie ubrane i umieją się znaleźć. A jest to przecudne widowisko: widzieć tyle ludzi, ujrzeć uzdrawianie chorych. Poznać zadziwiającą wymowę tego proroka, słyszeć, z jaką śmiałością gromi faryzeuszów. Weronika, Maria Husa, Matka Jezusa, która Ci tak dobrze życzy i my wszystkie jesteśmy przekonane, że wdzięczną nam będziesz za to zaproszenie. Zresztą potrzeba Ci trochę rozrywki. Wydajesz się tu tak opuszczoną, brak Ci życzliwych ludzi, którzy by potrafili ocenić Twoje serce, Twoje zdolności. O gdybyś zechciała pozostać u nas na dłużej w Betanii. Mamy tam sposobność słyszeć tyle cudownych rzeczy i działać tak wiele dobrego, a przecież ty zawsze byłaś dla drugich pełną życzliwości i miłosierdzia, lecz to na później. Na razie przynajmniej do Damna musisz jutro pojechać. Mieszkamy tam w gospodzie, ale ty, jak zechcesz, możesz mieszkać oddzielnie i przestawać tylko z tymi, które znasz. W ten sposób namawiała Marta siostrę, unikając starannie wzmianki o tym, co by ją mogło obrazić i dotknąć. Magdalena, dręczona od pewnego czasu zadumą, skłaniała się chętnie ku temu, stawiała jeszcze wprawdzie błahe wymówki, ale w końcu przyrzekła Marii, że pojedzie z nią jutro do Damna. Jadła też wraz z siostrą, a wieczorem wpadała co chwila z swych komnat do jej pokoiku. W modlitwie wieczornej prosiły Marta i Anna Kleofasowa gorąco Boga, by ta podróż Magdaleny nie pozostała bezowocną. Kilka dni przedtem był u Magdaleny Jakub starszy, powodowany współczuciem dla niej i również zapraszał ją do Gabara, by przysłuchała się nauce. Magdalena przyjęła go w bocznym budynku. Niepospolita jego powierzchowność, mowa poważna i mądra, a przy tym pełna wdzenku, zrobiły na Magdalenie korzystne wrażenie, prosiła go też, by odwiedzał ją zawsze, ilekroć tędy będzie przechodził. Jakub wcale jej nie strofował, owszem mówił uprzejmie, z szacunkiem, Radząc jej, by przecież raz posłuchała nauki Jezusa, zapewniał ją, że pewnie nie zdarzy się jej nigdy widzieć lub słyszeć coś znakomitszego. Nie powinna, jak mówił, krępować się słuchaczami, lecz przybyć w takim ubiorze, jaki przywykła nosić. Magdalena uprzejmie przyjęła jego zaproszenie, a przecież później za przybyciem Marty i Anny Kleofy okazała się tak sztywną, i tak długo trzeba ją było namawiać, zanim się zgodziła. Na dzień przed zapowiedzianą nauką, wieczorem. Wyruszyła Magdalena w towarzystwie siostry i Anny Kleofy do Damna do Świętych Niewiast. Jechała na osiołku, bo do pieszych podróży nie była przyzwyczajoną. Ubiór miała staranny, ozdobny, jednak nie tak dziwaczny, przesadny, jak przy powtórnym jej nawróceniu się. W gospodzie wynajęła oddzielną komnatę i obcowała tylko z Diną i Sufanitką, odwiedzającymi ją kolejno. Wreszcie, zasiadłszy wszystkie razem, Rozmawiały ze sobą łagodnie i uprzejmie. Zauważyłam jednak, że nawrócone grzesznice zachowywały w poufałości pewną powściągliwość, jak się to zdarza, gdy na przykład oficer spotka się z dawnym swoim kolegą, który potem został kapłanem. Wkrótce jednak znikła ta sztywność wobec wrodzonego kobietom współczucia, rozproszyły ją łzy i poufałe, wzajemne zwierzenia i przyszły wszystkie razem do gospody stojącej u stóp góry. Reszta świętych niewiast nie szła na naukę, aby nie przeszkadzać swą obecnością Magdalenie. Przybyły one tu dlatego, bo chciały, by Jezus nie szedł do Kafarnaum, lecz tutaj do nich przyszedł, w Kafarnaum bowiem zebrali się znowu faryzeusze, radząc nad zgubą Jezusa. Zeszły się tu z tych samych miejscowości i zamieszkały w tym samym domu. Pozostaną tu zapewne na zawsze, bo obecnie jest Kafarnaum punktem środkowym wędrówki Jezusa. Młodego faryzeusza z Samarii, który tu był ostatnim razem, już nie ma miejsce jego zajął inny. Nie tylko w Kafarnaum, ale także w Nazarecie i w innych miejscowościach sprzysięgli się faryzeusze przeciw Jezusowi, jawnie nawet wypowiadali swe groźby. Z tego to powodu były święte niewiasty, a szczególnie Maryja, w tak wielkiej obawie. Wysłały nawet posłańca do Jezusa z prośbą, aby po skończeniu nauki nie szedł do kafarnaum, tylko przyszedł do nich do damna. Radziły mu, by raczej opszedł kafarnaum z prawej lub lewej, strony, lub aby przeprawiwszy się przez jezioro, poszedł do miast pogańskich, aby ujść niebezpieczeństwa. Jezus kazał im na to odpowiedzieć, by jemu pozostawiły troskę o to, wie on, co ma czynić i dlatego właśnie przybędzie do nich do kafarnaum.